jak cyklu poświęconym ogrodnictwu i widzimy, że za oknem wiosna już w pełni. Ogrody tętnią życiem, a maj cieszy już bogactwem kolorów i kwitnących kwiatów i krzewów. Proszę nam powiedzieć, jakie prace w tym miesiącu czekają na ogrodników? W pierwszej połowie miesiąca można już wysadzać bulwę kwitnących latem roślin, na przykład mieczyków czy dali. Z kolei w drugiej połowie miesiąca można wysiewać rośliny jednoroczne, które nie są wrażliwe na niskie temperatury, na przykład ozdobne dynie, fasole, głubin czy nasturcje. Również w mieście możemy się cieszyć kolorowymi, kwitnącymi kwiatami, dekorując balkony, na przykład pelargoniami, begoniami czy petuniami. Kupując kwiaty balkonowe, zwracajmy uwagę na ich zdrowotność, rozkrzewienie i ilość pąków kwiatowych. Jeśli w sadzie dokonaliśmy nowych nasadzeń, to w drugiej połowie miesiąca jest czas na zasilenie ich nawozem azotowym. A zdarza się, iż mimo zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia, drzewa owocowe nie owocują lub owocują bardzo słabo, skąpo. Jaki może być tego powód? Może to być spowodowane skłonnością do przemiennego owocowania, która jest uwarunkowana genetycznie. Wiele obecnie uprawianych odmian ma wrodzoną skłonność do nadmiernego zawiązywania jabłek i tym samym wchodzenia w przemienność owocowania. Obfite zawiązywanie owoców oraz obciążenie drzew może być przyczyną słabego wyrośnięcia jabłek, nawet w przypadku odmiany wielkoowocowej. Duża liczba pąków kwiatowych, kwiatów, zawiązków, które samoistnie nie opadną w trakcie naturalnego opadu czerwcowego, uniemożliwiają stworzenie się pąków kwiatowych na rok następny, co w konsekwencji prowadzi do tego, że drzewo nie owocuje. Ograniczyć przemienność owocowania możemy, wykonując ręczne przeżadanie zawiązków. Z kolei czynnikami biologicznymi pozwalającymi ograniczyć ten problem jest właściwy dobór odmiany i podkładki. Groźne są oczywiście również przymrozki. Wytrzymałość roślin na przymrozki nie jest tylko cechą gatunkową czy nawet odmianową. Zależy też od stopnia rozwoju pąków kwiatowych i ogólnej kondycji roślin. Najbardziej wrażliwe są kwiatostany od fazy różowego lub białego pąka aż do końca kwitnienia. W przypadku jabłoni występujące w tym czasie temperatury od -2 do -4 stopni Celsjusza mogą być przyczyną utraty od 10 nawet do 90% kwiatów. Pozostając przy temacie przymrozków, obserwujemy niesamowitą zmienność tegorocznej aury i mamy obawy o przymrozki. Czy należy wstrzymać się jeszcze z sadzeniem odmian ciepłolubnych, a jeżeli tak, to kiedy? Ciepłolubne rozsady, czyli na przykład sadzonki pomidora czy papryki, wysadzamy po 15 maja, czyli tak zwanej zimnej zośce. Warto je wcześniej oczywiście zahartować, wystawiając na przykład na balkon. I dotyczy to nie tylko tych rozsad, które sami produkowaliśmy, ale też tych zakupionych. Gdy już nie będzie ryzyka przymrozków, wtedy można wysiewać ogórki, cukinie, inne rośliny dyniowate oraz fasole. Pamiętajmy, że lepiej poczekać z wysiewem czy wysadzeniem, niż siać w zimną i wilgotną glebę. Bardzo dziękujemy za rozmowę, Pani Maju. Bardzo dziękuję.